11 marca w Ogólnopolskim Dniu Sołtysa wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz z przewodniczącą Rady Gminy Reginą Adamską wręczyły sołtysom podziękowania za pracę i działania na rzecz mieszkańców wsi. W imieniu kierownictwa Urzędu Gminy, w imieniu zastępcy wójta pana Zbigniewa Kanickiego, w imieniu pani skarbnik, pani sekretarz, kierowników, jesteśmy naprawdę tutaj dzisiaj w komplecie po to, żeby państwu podziękować za waszą pracę na rzecz waszych sołectw, waszych małych ojczyzn, za to, że zgodziliście się państwo pracować społecznie. Nie jest to praca łatwa. Ja zawsze powtarzam, że praca z ludźmi nie jest pracą łatwą, ale taką pracą, która daje ogromną satysfakcję. I myślę, że tak to postrzegacie i te właśnie dobre rzeczy, które się dzieją w waszych miejscowościach, różne inicjatywy, które podejmujecie, są dla was ważne i dają wam inspirację do dalszych działań. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Gmina Świdnica może poszczycić się największą ich liczbą w powiecie świdnickim. Na 33 włodarzy wsi 17 z nich to panowie, a pań sołtysów mamy 16. Jak jednak podkreślają sami sołtysi, cierpliwość, pracowitość, wytrwałość, ale też i poczucie humoru to jedne z cech dobrego sołtysa, niezależnie od płci. Spośród 33 sołtysów gminy Świdnica najdłużej tę funkcję pełni pan Fabian Bartoszewicz. Bycie sołtysem to pewnego rodzaju powołanie, podkreślał pan Fabian, który sołtysem sołectwa Witoszów Dolny jest nieprzerwanie od 1976 roku. Każdego roku w gminie Świdnica przeznaczane są środki, o których decydują mieszkańcy wsi w ramach Funduszu Sołeckiego. Tylko w tym roku na ten cel zostało wyodrębnionych ponad 616,5 tysiąca złotych. Miłym akcentem Dnia Sołtysa w gminie Świdnica był występ zespołu ludowo-estradowego Mokrzeszów oraz Boleścin. W ramach odwdzięczenia się za dobre słowa sołtysie wręczyli również symboliczne kwiaty wójt Teresie Mazurek.